Długo czekaliśmy na ten moment. Gramy trzeci mecz w grupie, który nie jest meczem o honor. To będzie mecz o wszystko z potężną Argentyną. Messi kontra Lewandowski. No i podstawowe pytanie, jaki wynik obstawiają Opolanie? Sprawdźmy. Wytnij to. 1-1. 1-1? Dobra, kto strzeli? No Lewandowski, wiadomo, no i Messi. Miejmy nadzieję, że wygrają, chociaż 1-0 z Argentyną. Czy ja mogę szarpnąć za guzik na szczęście? Teraz to wygrają, dzięki. Miłego dnia, dziękuję. Laura od ponad roku mieszka w Polsce i oczywiście w meczu Polska-Meksyk kibicowała Meksykowi. Warum Polska gewinnen ke 2-0? Hoy juega Polonia contra Argentina. ¿Y qué dices? ¿Cómo va a salir el partido hoy? Pues pienso que Polonia i México. Polska i Meksyk mają bardzo dobre zespoły i dzisiaj musimy się wspierać i dać gazu, bo jak Polska wygra z Argentyną, a my z Arabią, to oboje przechodzimy dalej. Uważam, że będzie remis 0-0, więc nikt nie strzeli, będziemy się wszyscy bronić i starać zdobyć ten punkt, który jest tak ważny. 2-1 Polska. Bardzo dobrze? Też 2-1. Polska-Argentyna, jaki wynik będzie? Jasne, że Polska. Ile? 2-0 dla nas. Kto strzela? Robert i Zieliński. 1-1. 1-1, czyli wychodzimy z grupy. Oczywiście. No to super. Nie ma innego wyjścia. Walczymy do końca. Jak to powiedział Krychowiak, nie liczy się efekt, liczą się wynik. Serce mówi, że 1-1, a głowa 0-1. 2-1 dla Polski. Wierzę w Roberta, wierzę w Wojtka. Będzie 3-1. Wojtek Szczęsny, bohater narodowy. Do bramki. Potem tylko finał z Brazylią. W rywalizacji pomiędzy Lewandowskim a Messim prawda jest taka, że gdyby Messi miał pięknie dryblować, podawać na takim kartoflisku, to by sobie nie poradził, a Lewandowski by sobie poradził, bo już jakieś doświadczenie na takich boiskach ma. Ja obstawiam, że będzie remis 1-1. Wychodzimy z pierwszego miejsca w grupie, ale wy dajcie znać w komentarzach, jaki wynik obstawiacie.